Noc kryształowa zorganizowana w 1938 roku na terenie Niemiec nie ominęła niewielkiej społeczności żydowskiej zamieszkującej Kłodzko. Celem ataku hitlerowskich bojówkarzy stali się sami Żydzi oraz należące do nich sklepy i, czego najbardziej nam dzisiaj żal, wyjątkowa na terenie Dolnego Śląska synagoga znajdująca się na Grünerstrasse, dziś ulicy Wojska Polskiego, spalona w nocy z 9 na 10 listopada. Po 75 latach po raz pierwszy w miejscu istniejącej wcześniej synagogi odbyła się 7 listopada uroczystość upamiętniająca to wydarzenie. Jesteśmy w miejscu, gdzie stała synagoga, spalona przez, właśnie po prostu przez Niemców, przez hitleryzm w 1938 roku, w czasie tak zwanej Nocy Kryształowej. Ja chciałem Państwu powiedzieć to, co mi uświadomili historycy, mówiąc o tym, że do historii przeszła ta nazwa Nocy Kryształowej ze względu na olbrzymią ilość szkła, która sypała się z witryn żydowskich sklepów, synagog, z różnych miejsc należących do Żydów. Ale właściwą nazwą jest nazwa po prostu pogrom Żydów niemieckich. Nie było jeszcze wojny, nie było jeszcze obozów koncentracyjnych, nie było obozów śmierci na terenie Polski, ale już wtedy 1/4 męskiej populacji żydowskiej, czyli z tych 300 tysięcy Żydów niemieckich, kilkadziesiąt tysięcy trafiło do obozów koncentracyjnych, do Dachau, do Sachsenhausen, do tych niemieckich obozów koncentracyjnych i wielu z nich oczywiście zginęło. Rok 1938 w Polsce i w Niemczech dla społeczności żydowskiej oznaczał coś zupełnie innego. Przede wszystkim społeczność Żydów niemieckich w tamtym okresie była bardzo mocno zasymilowana w duchu kultury niemieckiej. I właściwie te różnice kulturowe pomiędzy niemieckim Żydem a Niemcem nie były zauważalne. Zupełnie inaczej niż w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie jednak te społeczności żydowskie były dużo bardziej liczne i ta odmienność kulturowa, religijna była właściwie wyczuwalna w każdym momencie. Symbolicznie dla ówczesnej Europy było wstrząsem, że w centrum Europy, w najbardziej kulturalnym, cywilizowanym kraju miało to w ogóle miejsce. Mniej by dziwiło, gdyby to gdzieś było na terenie Ukrainy czy na Bałkanach, natomiast nie występowało to tam, wystąpiło to w sercu cywilizowanej Europy. Noc Kryształowa nie jest wydarzeniem historycznym, które dotyczy naszej historii. Jest to fragment historii niemiecko-żydowskiej. Natomiast w przypadku takiego miasta jak Kłodzko jest to też spojrzenie na przeszłość tego konkretnego miasta w okresie przedwojennym, kiedy było w granicach Niemiec, a potem III Rzeszy. W latach 30. XX wieku lokalna społeczność nie przekraczała już 200 osób, więc to nie była duża grupa. Niemniej jednak kłodzcy Żydzi posiadali jedną z piękniejszych na terenie Dolnego Śląska synagog i właśnie ta świątynia w nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku w spektakularny sposób została spalona. W późniejszym okresie właściwie ten epizod z historii Kłodzka i niemieckich Żydów nie był w żaden sposób eksponowany. Dopiero w 1995 roku na skwerze przy ulicy Wojska Polskiego został postawiony monument upamiętniający zniszczoną synagogę. Sam pomysł obchodów 75. rocznicy Nocy Kryształowej w Kłodzku narodził się w okolicach 3 maja, czyli tego święta, które tutaj w Kłodzku od pewnego czasu uzupełniamy kłodzkimi lekcjami śpiewania. W tym terminie tak sobie pomyśleliśmy, że 11 listopada tegoż roku wypadnie 95. rocznica niepodległości. I tak krok po kroku, myśląc o tym, jakie jeszcze rocznice w tym roku wypadają, no po prostu nam się przypomniało, że mamy też w Kłodzku tradycję żydowską, mamy informacje, mamy materiały na temat tej ludności, która tutaj mieszkała w czasach niemieckich do roku 68 co najmniej. Naprawdę jesteśmy zaskoczeni i bardzo nam miło, że tyle osób pomogło w realizowaniu naszej idei. Zarówno panowie z zakładu karnego, z kłodzkiego zakładu karnego, którzy uporządkowali cmentarz, jak i mnóstwo osób, nawet niekoniecznie z gminy żydowskiej, wzięło udział w pracach porządkowych, w przygotowaniu tych obchodów i nawet nie musieliśmy nikogo namawiać, po prostu chętnie przyłączali się do naszych działań.
Od długiego czasu bardzo nas inspiruje i boli zarazem niszczący, można powiedzieć, w środku miasta cmentarz. Ma wiele wspaniałych macew, pomników. Wspólnie z niemieckim towarzystwem społeczno-kulturalnym, które skupia wokół siebie tutejszych autochtonów niemieckich, wspólną akcję. Sprzątaliśmy ten cmentarz na tyle, ile umieliśmy i potrafiliśmy. A teraz jesienią, w związku z tą piękną rocznicą Nocy Kryształowej, postanowiłem, pracując w zakładzie karnym, namówić dyrektora naszego zakładu, aby uruchomił więźniów do wykonania prac porządkowych związanych i z 1 listopada, i ze zbliżającym się świętem. Chwała, że dyrektor wspaniale zareagował, bo ten czyn, jaki wykonali więźniowie, jest chwalebny. Cmentarz żydowski znajdujący się przy ulicy Bohaterów Getta pomiędzy zakładem karnym i szkołą podstawową nr 6 w Kłodzku nieczęsto jest otwierany dla odwiedzających. Ale możliwość jego zobaczenia była właśnie 7 listopada. Najważniejsze punkty obchodów Nocy Kryształowej jednak odbyły się w Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Dzisiejszy wieczór pani dr Tamara Włodarczyk będzie mówiła o Żydach niemieckich na Dolnym Śląsku do roku 1938. Następnie swoją prezentację przedstawi, pokaże nam pan Piotr Piluk, który to jutro otwiera swoją wystawę pod tytułem Ślady obecności w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu. Następnie obejrzymy film z roku 1947 pod tytułem Osada żydowska na Dolnym Śląsku. Wreszcie w części ostatniej tutaj w muzeum spotkamy się z trójką panelistów, którzy spróbują podyskutować o przeszłości i teraźniejszości Żydów, szczególnie tutaj na Dolnym Śląsku. Na Rynę Strasy, płaczą kamieni, bo koniec śmierci już dotarta. Tamtejsi Żydzi to już wspomnienie, są jak z błękitu poczęci. Telewizja Kłodzka, nasza telewizja lokalna.